Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe. Pajączki naczyniowe, czyli rozszerzone i popękane drobne naczynia krwionośne, stanowią problem u dużej grupy osób, głównie kobiet. Rozszerzone naczynka krwionośne, widoczne w obrębie skóry twarzy, dekoltu i nóg, to problem nie tylko natury estetycznej, ale przede wszystkim natury medycznej. Wielu pacjentów zgłasza się właśnie do lekarza z tego powodu, ponieważ rozszerzone naczynka krwionośne niosą ze sobą dyskomfort, uczucie pieczenia, ściągania skóry, skóry suchej, a także niejednokrotnie uczucie bólu. Rozszerzone naczynka krwionośne to także problem natury psychologicznej. Wiele osób z powodu zmienionej skóry, z powodu rumienia na skórze rezygnuje z życia społecznego, z życia rodzinnego. Bardzo często to problem, który prowadzi do izolacji społecznej. Wśród czynników zwiększających ryzyko pękania naczyń krwionośnych wymienia się przede wszystkim predyspozycję genetyczną, także wpływ estrogenów u kobiet, co też powoduje, że jednak tutaj kobiety mają większy problem z naczyniami rozszerzonymi. Nieprawidłowa dieta, picie dużej ilości kawy, spożywanie alkoholu, zbyt duży wysiłek fizyczny, czynniki emocjonalne, tutaj mam na myśli długotrwały stres, przyjmowanie leków, głównie sterydów, a także różnego rodzaju choroby ogólnoustrojowe, na przykład choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, a także nadciśnienie tętnicze. Zmiany naczyniowe tak najogólniej możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z tych kategorii to zmiany wrodzone. Jeśli mówimy o naczynkach, które towarzyszą od początku naszego życia, to najczęściej mamy na myśli defekt kolagenu rzędu trzeciego. Jeśli ten kolagen jest naturalnie uszkodzony, jeśli te włókna nie zachowują swojej sprężystości, to naczynka krwionośne mają tendencję do pękania. Natomiast drugą kategorią są zmiany nabyte. I tutaj najczęściej na skutek wielu różnych czynników pojawiają się one między 40 a 50 rokiem życia i dotyczą głównie kobiet. W leczeniu poszerzonych naczyń krwionośnych wykorzystywane są metody medycyny estetycznej. Skleroterapia, krioterapia, laseroterapia, leczenie przy użyciu IPL, leczenie przy użyciu VPL, a także elektrokoagulacja. Jedną z metod zamykania poszerzonych naczyń krwionośnych jest metoda termokoagulacji. Proces ten polega na miejscowym poddaniu tkanki żywej wysokiej temperaturze. Aparatura do zabiegów wytwarza energię cieplną, wykorzystując fale radiowe wysokiej częstotliwości. Fale radiowe przesyłane są do zakończenia igły, którą dotyka się odpowiednie miejsce zmienione chorobowo. Działanie wysoką temperaturą powoduje koagulację tkanki, co oznacza ścinanie cząstek białka budującego naczynie. Korzyści z zabiegu to szybkie i skuteczne efekty, brak skutków ubocznych, takich jak siniaki, przebarwienia i blizny. Jest to zabieg relatywnie bezbolesny, określany jako ugryzienie komara, bez okresu rekonwalescencji, bez konieczności noszenia opasek uciskowych oraz bez unikania słońca. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry oraz dla tych najbardziej wrażliwych okolic, typu twarz, kostki oraz kolana. Pewną rolę w leczeniu i profilaktyce pajączków naczyniowych odgrywają surowce roślinne. Podstawowym surowcem zielarskim używanym w leczeniu pajączków naczyniowych i żylaków dla ich ochrony, tych naczyń krwionośnych, jest owoc kasztanowca, a konkretnie ekstrakt z owocu kasztanowca. To jest substancja stosowana od bardzo wielu lat, znakomicie udokumentowana naukowo. Wykazuje ona działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, usprawnia krążenie krwi w naczyniach włosowatych i żylnych i chroni te naczynia przed uszkodzeniem. Bardzo dobrze łączyć jest owoc kasztanowca z ekstraktem z miłorzębu japońskiego. Tenże z kolei działa przeciwzakrzepowo, poprawia działanie, poprawia mikrokrążenie, sprawia, iż naczynia krwionośne są chronione, szczególnie i śródbłonek. Preparat łączący owoc kasztanowca i ekstrakt z miłorzębu jest to modelowy preparat, który można stosować doustnie w przypadku żylaków, pajączków naczyniowych,
bądź też szeroko pojętej skóry naczynkowej. Ekstrakt z kasztanowca można również stosować zewnętrznie, pod postacią kremów ziołowych. Wtedy łączymy go na przykład z destylatem z oczaru wirgenijskiego, konkretnie z kory bądź liści oczaru wirgenijskiego. Można tam dodawać również olejki eteryczne, takie jak olejek cyprysowy, olejek lawendowy. To są wszystko surowce o długiej tradycji stosowania i można je łączyć razem z preparatami stosowanymi doustnie. Aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety w przypadku żylaków i pajączków naczyniowych, jakie zaleca Centrum Ziolecznictwa Ojca Grzegorza, proszę kliknąć w poniższy link.